Moi kochani, witam serdecznie. Franuś, nie drap mnie. Witam serdecznie. Dzisiaj jest sobota, zaczynamy weekend. Ja wstałam o godzinie 8. Zdążyłam posprzątać odrobinę poddasze. Mam tu Franusia, który leży koło mnie. Tak. O, leżysz. Leżysz, matko, jak się kokosi. Zobaczcie. Będę dzisiaj też piekła ciasto. Słuchajcie, taki sernik, stracciatella z truskawkami. Szczerze wam powiem, wyczaiłam go na internecie, przeanalizowałam, stwierdziłam, że nagram wam ten przepis i też powiem, dam opinię, jaki był, czy był pyszny, czy warto, czy nie warto. Tym bardziej, że mamy teraz sezon truskawkowy. Tak, Franuś? Zobaczcie, jak się kokosi. To jest moje trzecie dziecko. Moi drodzy, jak tylko przychodzę z pracy, to muszę bawić tą kocinkę, tak? O matko, muszę bawić, ha, ha, ha. No i wracając do tematu, nie mam śmietany 30 i nie mam czekolady, bo to potrzebuję. Albo wiórek czekoladowych, gdzieś mi tu włos się zaplątał. Słyszę już pralkę, że uprała pranie, więc wywieszamy. Bardzo ładna pogoda, zresztą zaraz zobaczycie, będziemy szły do sklepu. Wszystkie trzy rządzimy się. To będziecie widzieć, jaka piękna pogoda dzisiaj u nas. Jutro też zresztą zapowiadają cudny dzień. Mam nadzieję, że w Boże Ciało też będzie pięknie, ponieważ ja jako osoba z koła gospodyń w stroju z koła właśnie będę niosła z innymi dziewczynami obraz Matki Boskiej w procesji. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i że ten obraz nie jest ciężki, bo ja nigdy go nie niosłam, więc nie wiem. No i co mówiłam, pogoda, piękna pogoda, zobaczcie, znajdziemy słońce, gdzie to słońce? Tu jest słońce, o jak razi, matko święta. A wiesz, jak jechałam na wycieczkę, to była Zosia, to była Zosia od pani Pauliny, jak jechaliśmy na wycieczkę. No i? To wtedy miałam podobną fryzurę, jak wracaliśmy. Do twojej? No. Mam reklamówkę, wzięłam sobie, kupimy chlebek, kupimy czekoladę, kupimy śmietankę. Dzisiaj na obiadek będą pierogi, kochani. Wczoraj zrobiłam farsz, czyli ugotowałam kapustkę kiszoną, ugotowałam karkówkę, zmieliłam wszystko w termomiksie, doprawiłam. Tak? Idziemy, czekamy na Agatkę. Doprawiłam, kochani, mam mnóstwo farszu. Dzisiaj będą pierogi z mięskiem i kapustą. Jeszcze jedna taka informacja. Słuchajcie, zaplątał mi się gdzieś kleszcz. Miałam pod pachą, nie pod pachą, tylko pod kolanem kleszcza. Chyba pierwszy raz w życiu zauważyłam, że coś takiego jest i jeszcze się ruszał. I wyobraźcie sobie, że to miejsce obserwuję oczywiście. Ma taki delikatny odczyn, jest czerwone, bardzo swędzące. Zamknięte, curuniu, zamknięte. A... No ale to musisz wejść tędy i otworzyć. Agatko, otwórz jej, niech sobie weźmie rower albo hulajnogę. A tu przekręć. I odkaziłam oczywiście to miejsce kleszcza, kleszcz żył, cały wyszedł, głowa też, pęsetką sobie poradziłam. Malutki był, czyli nie był jakoś długo u mnie w ciele. Mam nadzieję, że nie był zakażony i nie miał tej, wiecie, tej, że ja nie dostanę tej boleriozy, bo u nas w rodzinie był przypadek właśnie, że dziecko miało boleriozę i słuchajcie, 2 lata wyjęte z życiorysu, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Wizyta też była chyba w szpitalu zakaźnym 3 tygodnie i takie tam różne mecyje. Także miejmy nadzieję, że to nie będzie jakieś pomikłanie po tym ugryzieniu kleszcza. Gotowa jesteś? Wyjeżdżaj. Zastanowię się i pojechała. Dzisiaj u nas, tak jak widzicie, tu śmieci segregowane. Można wystawiać w workach albo w koszach kolorystycznie wybarwionych. Także u nas też wystawiliśmy dzisiaj plastiki. Chyba szkieł to nawet nie mieliśmy. Na chwilę obecną za 4-osobową rodzinę płacimy 60 zł. Nie wiem jak u was, jak te ceny z tymi śmieciami. Dobra, z zakupu wróciły. 67 zł nie ma. I zobaczcie, nie ma prawie nic w tej reklamówce. Jest chlebek. Znowu kupiłam piekarnia Białogon.
Kupiłam do ciasta ciasteczka kruche, bo będą potrzebne. Czekolada gorzka z Goplany. Tutaj pitku to dziewczyny piją, bardzo lubią. Słuchajcie, te soczki kapry ze słomką. Kto mi się tu pląta pod nogami? Śmietan fix, to będzie też do ciasta. Bułka tarta, jutro kotleciki schabowe, więc nie byłam pewna, czy mam tą bułkę tartą. A mam bułkę tartą, proszę bardzo. Śmietana 30, również do ciasta, to już nie chowam. Dokupiłam sobie 3 ogóraski, bo tak mam 3, ale może zejdą dzisiaj się do kanapki pokroi, więc niech będą sobie jeszcze 3, nie zaszkodzi. Adusi takie coś, słuchajcie, rożek, niby rożek czekoladowy. O matko, chyba kichnę. I masło, słuchajcie, Boże, jakie drogie, prawie dychę. Ale potrzebuję, a nie kupiłam wczoraj. Trudno się mówi. I kochani, kupiłam jeszcze lodzika malutkiego, takiego Nesquika dla Adusi. Nie ma co przedłużać, bo pranie na mnie czeka, jest uprana jedna pralka, włączyłam kolejną, pranie się suszy, zobaczcie tam w oddali, widać, że jest powieszone, wyciągnęłam również pościel i też się wietrzy i Franuś siedzi koło mnie, standardowo pilnuje. A na obiad u nas dzisiaj, kochani, pierogi. Zobaczcie, jaką mam zacną ilość farszu. Myślę, że nie tylko na dzisiaj na pierogi, ale również do zamrożenia. Zrobiłam sobie jedną porcję z Thermomixa pierogów, ciasta pierogowego. Woda nastawiona na pierogi. Kochani, będę wycinać takim magicznym sprzętem. Zobaczcie, jak się obróciłam, Matko Święta. O, coś takiego, kółeczka, lecimy po kolei, nie będę się bardzo z nimi pieścić, kochani, dzisiaj, ponieważ dzisiaj idę na ilość, a nie na wygląd, bo muszę ich zrobić naprawdę bardzo dużo, bo mam sporo farszu. Wodę już nastawiłam i to, słuchajcie, w 2 garach. Także będę gotować na bieżąco.
mierzę siły na zamiary, kochanie. Nie wiem, czy mi się uda z tymi pierogami, ale już pierwsza partia wyszła i na dzisiejszy obiadek pierogi gotowe, ugotowane. Zrobię tylko taką, wiecie, omastę z okrasy, z cebulki podsmażanej i ewentualnie w szklaneczkę barszcz czerwony. Nie ma co przeciągać, zobaczcie, już ładuję kolejną porcję ciasta do Thermomixa i będę wyrabiać kolejną porcję pierogów. A tak wygląda, kochani, pierwsza porcja. Wyszło ich 50 sztuk, także z jednej porcji termomiksowej ciasta wychodzi 55 bodajże, bo tutaj jest niepełne. Tutaj mamy 40, około 50 pierogów. Strasznie u nas głośno, że się kosi trawę. Mamy, słuchajcie, zarośniętą całą posesję. Na szczęście jest ten traktor i on sam wykosi trawę. Wcześniej się musiałam mordować z taką, wiecie, elektryczną kosiarką ręczną. Właśnie sobie zajadam, moi kochani, serniczek stracciatella. O, tak wygląda. Nie wiem, czy widać pod światło. Przepyszne, ma drobinki gorzkiej czekolady i taką sobie goryczkę w ten sposób wyczuwam. Więc tą słodycz sernika właśnie neutralizuje ta goryczka czekolady. Film na kanale pojawi się jutro, kochani, z właśnie tym sernikiem stracciatella z truskawkami i galaretką. Teraz mamy właśnie na chwilę obecną, jesteśmy w sezonie truskawkowym, więc możemy sobie to zrobić, czy na Boże Ciało, czy na niedzielę, coś pysznego. No i gdzie jest Ada? Zniknęła, zobaczcie, nie wolno jej wychodzić poza posesję samej, a ona uciekła. Adusiu, chodź. Proszę wrócić, wracaj! Adusia wraca na podwórko, już? Nie, nie na kostce, proszę wracać. I kłócić się będzie ze mną. I się będzie ze mną kłócić. I zjadła mi galaretkę z placka. Z truskawkami. Tak? A teraz strzeliła focha. A teraz strzeliła focha. Tak, Adusiu? No. Kochani, wyciągnęłam dywan z naszego pokoju. Zaraz będę trzepać. Na trzepaku chodniki z korytarza. Wszystkie trzy i przetrzepiemy Adusi pupę. Tak! Przetrzepiemy Adusi pupę, bo jest niegrzeczna. Jest już 18, będzie dalej. Wreszcie jesteśmy odrobieni. Wyszliśmy pospacerować w 6:30. Ada już zmęczona. Przeszliśmy, kochani, pod szkołę zobaczyć, jak tam postępy w naszym nowym boisku. Boże, wygadać się nie mogę. Od razu zahaczymy o siłownię, bo Ada strasznie mnie męczyła na siłownię i na siłownię. Oto przyjechaliśmy na siłownię. Ciekawe, dlaczego tak zafoliowali. Jak myślisz? Może, żeby nikt nie wchodził. Żeby wiatr nie nakurzył ziemi. Nie nakurzył ziemi? Niziutka jesteś? Idę zobaczyć. Nie będę wchodzić, obiecuję. Tylko zobaczę przez dziurkę od klucza, co tam się dzieje na boisku nowym. Ale zobacz, zmoczona tutaj ta ziemia. Wejdziemy na górkę. I tutaj, o, coś takiego. Tam też zafoliowane. No nie wiem. To. No to jest. Mateusz wszystkie zjadł.
Nie, no jeszcze tam masz. No Adaś jadł i ty jadłaś. Wystarczy, wystarczy, nie, moja droga, wystarczy. Chodź, nie. Zajedziemy do domku, będzie kolacja. Nie. To będzie takie gorące, to będzie się normalnie topić. Czemu nie zrobić czerwonego czy zielonego? A po co czerwone? Może ma być tak, czarne i żółte. Chyba, że to jest na razie na jakiś podkład, a dopiero jeszcze będzie... Nie, warto. Nie sądzę, nie sądzę. A czyli ten rower, a mój kochani, zostawiłam sobie, przyjechaliśmy pod siłownię i tak się zastanawiałam, zakosi mi ktoś ten rower, czy mi nie zakosi. No ale na szczęście nie zakoszony, możemy jechać dalej. Może się nie wywalę. Tam dalej, słuchajcie, w oddali widzicie Adusię z Grześkiem na motorze. A ja tutaj rowerkiem zasuwam, mam nadzieję, że się nie wypitram gdzieś. Bo niewskazane, kochani, żebym się wywaliła i sobie coś połamała, bo jedziemy na wakacje już niedługo, za 2 tygodnie. Dobrze by było bez gipsu. Jeee! Ktoś jedzie. Czy mi się uda wjechać jedną ręką? Wiem, to niebezpieczne, ale może jakoś. Okej, kochani, jedziemy. Pokażę wam troszeczkę naszej miejscowości. Mojej perspektywy z rowera i pędzę pod sklep na lody gałkowe. A tu remiza. Nieraz przyjeżdżamy pod tą remizę za Dusią, pamiętacie? I jeździmy rowerami. A na koniec dnia taki pyszny lodzik, słony karmel gałkowy, jest prawdziwie słony. Boże, aż pali.